od około dwóch lat dominującym tematem w świecie technologii jest rozwój sztucznej inteligencji. Ciągle pojawiają się jej nowe zastosowania i kolejne wersje rozmaitych programów i modeli wykorzystujących AI. Teraz firma OpenAI przedstawiła światu swój rewolucyjny model o nazwie Sora, który zamienia tekst na wideo. I tak na przykład film, który Państwo widzą, został całkowicie wygenerowany właśnie w tym modelu na podstawie instrukcji brzmiącej mniej więcej stado papierowych samolotów przelatuje przez gęstą dżunglę, krążąc wokół drzew, jakby było migrującymi ptakami. To model AI, który generuje trwające do minuty filmy na podstawie tekstowych instrukcji nazywanych promptami. Na przykład, na podstawie promptu, stylowa kobieta idzie ulicą Tokio wypełnioną ciepłymi, świecącymi neonami, nosi czarną skórzaną kurtkę, długą czerwoną suknię, czarne buty i czarną torebkę, nosi okulary przeciwsłoneczne i czerwoną szminkę. Chodzi pewnie i swobodnie. Ulica jest wilgotna i odblaskowa, tworząc lustrzany efekt kolorowych świateł, przechadza się wielu pieszych, za pomocą instrukcji, która opisuje sytuację, powstał ten właśnie film. Jeśli uświadomimy sobie, że zaledwie rok wcześniej szczytem możliwości sztucznej inteligencji w tworzeniu wideo był ten film, na którym znany aktor Will Smith jest spaghetti, a teraz możemy wygenerować w ten sposób tego człowieka. Oczywiście, do wygenerowania tego filmu, użyto promptu zawierającego bardzo dużą ilość detali. Brzmi on, parafrazując, ekstremalne zbliżenie siwowłosego mężczyzny z brodą po sześćdziesiątce, który siedzi w kawiarni w Paryżu i pogrąża się w myślach, zastanawiając się nad historią wszechświata. Jego oczy skupiają się na ludziach poza siedzi przeważnie bez ruchu, ubrany jest w wełniany płaszcz od garnituru i zapinaną na guziki koszulę. Nosi brązowy beret i okulary i ma bardzo profesorski wygląd, a na koniec posyła subtelny uśmiech z zamkniętymi ustami, jakby znalazł odpowiedź na tajemnicę życia. Oświetlenie jest bardzo kinowe ze złotym światłem i paryskimi ulicami i miastem w tle. Głębia ostrości, kinowy film 35 Milimetr. Jak widać, różnica jest kolosalna i zdecydowanie rozbudza wyobraźnię, bo jeżeli po roku jesteśmy w stanie uczynić taki postęp, to do czego firmy takie jak OpenAI i inne będą w stanie dojść w kolejnych latach? I kiedy, jeśli oczywiście regulacje prawne na to pozwolą, będziemy w stanie oglądać pełnometrażowe filmy? stworzone wyłącznie za pomocą wpisywania odpowiednich instrukcji tekstowych. Możliwości modelu Sora, które na swojej stronie zaprezentowało OpenAI, na pierwszy rzut oka są niesamowite. Zresztą link do tej strony umieszczę Państwu w opisie. W zależności od potrzeb można stworzyć film w stylu np. grafiki komputerowej. Jak ta wydra powstała z instrukcji urocza, szczęśliwa wydra pewnie stoi na desce surfingowej w żółtej kamizelce ratunkowej, jeżdżąc po turkusowych wodach tropikalnych w pobliżu bujnych tropikalnych wysp w cyfrowym stylu renderowania 3D. Można również realizować abstrakcyjne wizje twórców, jak na przykład Robot Life, do którego prompt brzmi historia życia robota w cyberpunkowej scenarii. Ogromne wrażenie robią również generowane przez Sorę filmy fotorealistyczne, jak na przykład ta wizja Nowego Jorku zanurzonego jak Atlantyda, ulicami którego pływają ryby, wieloryby, żółwie morskie i rekiny. Jak twierdzą twórcy Sory, potrafi ona nie tylko generować złożone sceny z wieloma postaciami, obiektami, różnymi rodzajami ruchu i dużą ilością szczegółów, ale rozumie też, jak wszystkie generowane elementy istnieją w świecie fizycznym. Dlatego też po wpisaniu instrukcji odbicia w oknie pociągu jadącego przez przedmieścia Tokio uzyskujemy film, w którym możemy zaobserwować widok z okna pociągu, ale też refleksy światła, a w odpowiednich momentach odbicia ludzi wewnątrz pociągu. Kolejnym doskonałym przykładem na zastosowanie przez SORE fizyki jest ten film, który przedstawia samochód terenowy. Mamy oczywiście dość zaawansowany i dość szczegółowy prompt, który opisuje całą tą scenę, ale w przypadku tego filmu otrzymamy nie tylko prawidłowo wygenerowany film zgodnie z instrukcjami opisującymi samochód i jego otoczenie, ale zaobserwujemy zmieniające się cienie i tumany kurzu wzbijające się spod kół samochodu, a nie w dowolnym miejscu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez OpenAI, Sora potrafi również ożywiać istniejące obrazy, tworzyć filmy na podstawie istniejących grafik, ale ma możliwość edytowania już stworzonych filmów przez chociażby dodawanie do nich dodatkowych elementów lub przez łączenie ze sobą rozmaitych materiałów, jak na przykład pirackie statki w kubku kawy. Mimo, że model ma ogromne możliwości, nie jest... Również wolne od błędów. Słabym punktem SORY są dokładne symulacje fizyki złożonych scen czy rozumienia związku przyczynowo-skutkowego. Modelowi zdarza się również mylić strony lewą i prawą. Choć znam też ludzi mających z tym problem. Do niedoskonałości SORY możemy również zaliczyć kłopot z odzorowaniem kończyn, a zwłaszcza dłoni. A jak to w ogóle jest możliwe, że SORY działa i generuje filmy z tekstu? Jest zasilana przez potężne modele sztucznej inteligencji, które zostały wytrenowane na ogromnych zestawach danych. Te zestawy danych obejmują obrazy, filmy, teksty i dźwięki. Modele uczą się rozpoznawać wzorce na tych danych i wykorzystywać je do generowania nowych treści. Zaczynamy oczywiście od podania opisu filmu, który chcemy stworzyć, czyli piszemy prompt. Kilka przykładowych mieliśmy okazję zobaczyć i usłyszeć w tym filmie. Prompty. Mogą być proste lub bardziej szczegółowe, zawierające opisy z elementami takimi jak sceneria, postacie, akcje, a nawet emocje. Następnie Sora wykorzystuje model dyfuzyjny, aby stopniowo generować klatki filmu. Zaczyna więc od losowego szumu, a następnie stopniowo przekształca go w obraz, dając szczegóły i ruch. Aby uniknąć problemów z łączeniem elementów czy znikaniem i pojawianiem się obiektów, Cały film generowany jest na. Sora wykorzystuje również modele językowe do zrozumienia kontekstu opisu tekstowego i dopasowania go do generowanych obrazów. Modele te pomagają w doborze odpowiedniej scenerii, postaci, ruchów i innych elementów tak aby film był zgodny z opisem. Sora może również generować dźwięk do filmu, synchronizując go z obrazem. Dźwięk może obejmować mowę, muzykę, ale także efekty dźwiękowe. Na koniec otrzymujemy gotowy film, który odpowiada naszemu opisowi tekstowemu. Film może mieć długość do jednej minuty i może zawierać wiele scen, postaci, obiektów i akt. Nie ukrywam, że jako edukator zastanawiam się, jak szerokie zastosowanie w edukacji może mieć model sztucznej inteligencji generujący filmy z tekstu. Używanie Sory może sprawić, że nauka stanie się bardziej interaktywna i zabawna, co może zwiększyć zainteresowanie uczniów nawet bardzo trudnymi tematami. Możliwość zobaczenia historycznego materiału filmowego przedstawiającego Kalifornię podczas gorączki złota to tylko jedna z możliwości. Jestem przekonany, że jakość, a wręcz fotorealizm, z jakim materiały te są generowane, zapewni możliwości tworzenia angażujących filmów edukacyjnych, prezentujących rozmaite zagadnienia i ciekawe miejsca czy gatunki zwierząt. Ale da też możliwość prezentowania bardziej abstrakcyjnych pojęć, zjawisk czy doświadczeń. Z różnych dziedzin nauk, na przykład przyrodniczych. Wydaje mi się, że SORA może również pomóc w tworzeniu spersonalizowanych materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb i stylu nauki uczniów, oraz może pomóc w uczynieniu edukacji bardziej dostępną dla uczniów z niepełnosprawnościami, na przykład tworząc filmy z napisami, tłumaczeniami na język migowy itd. Oczywiście, jest to fantastyczne narzędzie do rozwijania kreatywnych umiejętności uczniów którzy mogą tworzyć filmy, pozwalające zaprezentować im ich własny punkt widzenia czy rozumienie tematu, ale Sora pozwoli również na generowanie wideo na podstawie opowiadań uczniów, dzięki czemu filmy wykorzystywane na lekcjach mogą być bardziej angażujące i motywujące dla uczniów niż tradycyjne materiały edukacyjne. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że aby SORA stała się narzędziem edukacyjnym, potrzeba jeszcze trochę czasu i wymaga to dalszych badań i eksperymentów, niemniej jednak widzę spore możliwości jej wykorzystania. Na razie jednak jest ona dostępna dla profesjonalistów związanych z branżą kreatywną, którzy oceniają jej możliwości oraz dla testerów tzw. grupy Red Team, której celem jest ocena zagrożeń związanych z użyciem tego narzędzia. A tych zagrożeń może być sporo. Pierwsze, co przychodzi na myśl, to możliwość wykorzystania tego modelu do tworzenia deepfakeów, wykorzystywanych czy to w celach propagandowych, czy dezinformacyjnych. Biorąc pod uwagę jakość generowanych filmów, odróżnienie prawdziwych od tych tworzonych przez AI będzie bardzo trudne. Filmy generowane przez sztuczną inteligencję będą również sporym problemem dla platform sprzedających nagrania wideo. Biorąc pod uwagę, jak wyglądają generowane filmy, może się okazać, że dużo taniej i szybciej stworzymy je przy komputerze, niż jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę koszty podróży, określone miejsce, sprzętu do nagrywania, na przykład drona, który zapewni odpowiednią perspektywę, a także koszt operatora tego sprzętu i czas, jaki jest potrzebny, aby to wykonać obawiam się, że wiele firm i użytkowników prywatnych będzie wolało wykorzystać nagrania stworzone przez sztuczną inteligencję. Na zakończenie jestem ciekaw Państwa opinii na temat modelu SORA. Dajcie proszę znać w komentarzu, jakie Państwo widzicie zastosowania i jakie zagrożenia związane z jej wykorzystaniem. Jeśli materiał Wam się podobał, szanowni widzowie, zachęcam do subskrypcji kanału oraz pozostawienia komentarzy i lajków. W tym filmie to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.